Dam, dam, dam! Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Nitek. Witam was w kolejnym spotkaniu tuż przed premierą z Lords of the Fallen. Zaczynamy w miejscu, gdzie zakończyliśmy ostatnią przygodę, mianowicie łotrzykiem tuż po pokonaniu pierwszego bossa w przeciągu 16 minut. Tak, to jest ten słynny łotrzyk, który dał mu radę w ciągu 16 minut. No i ja oczywiście. Czerwony kryształ za nami to kryształ, gdzie będziemy handlować naszymi punktami doświadczenia, wymieniając je na punkty zdolności tudzież punkty zaklęć. Oczywiście wszystko to wpływa na postawę naszego bohatera, atrybuty oczywiście zwiększają mu poszczególne cechy, jak obrażenie, magię, energię, maksymalne obciążenia i tak dalej, i tak dalej. Co ważne i co ciekawe właściwie, w Lords of the Fallen szczęście ma funkcję jakby zwiększania nam prawdopodobieństwa wypadnięcia fajniejszego lutu oraz przedmiotów potrzebnych do craftingu. O tym craftingu, tak jak wam wspominałem, nie za bardzo mam co wam do powiedzenia, bo go jeszcze nie widziałem. Nie no, widziałem go, ale nie mogę wam powiedzieć. To może nie będę o tym wspominał. W każdym razie tworzymy tutaj także przedmioty, tworzymy runy, otwieramy runy, które zbieramy gdzieś po drodze, to już akurat widzieliście i pewnie zaraz jeszcze zobaczycie. Aktualne doświadczenie widoczne pod kółkiem atrybutów symbolizuje nam oczywiście punkty experience, które udało się nam farmić. Mamy ich 1165, kupmy zatem pierwszy punkt atrybutów dla naszego łotrzyka, 555 i myślę, że jeszcze drugi mu też tutaj włożymy. Dołożymy mu troszkę do wytrzymałości, co oczywiście zwiększa nam energię, którą będziemy mieli, czyli staminę, oraz maksymalne obciążenie, czyli będziemy mogli lepszy gear na siebie włożyć, oraz zwinność, co spowoduje, że będziemy zadawać większe obrażenia i energię. Co ciekawe, zwinność u łotrzyka akurat zwiększa właśnie obrażenia, jakie zadaje, podobnie jak i siła, tylko siła jakoś tak dziwnie chyba w mniejszym stopniu. Sama magia wymaga od nas mieć odpowiedni poziom wiary, więc trzeba włożyć też w punkty wiary, żeby uzyskać jakieś podstawowe czary. Tych czary jest 4 per drzewka magiczne. Te drzewka magiczne to jest to, co wybraliśmy na samym początku. Wiedzcie, że gra po zakończeniu oferuje New Game Plus i New Game Plus Plus, gdzie będziemy mogli tych drzewek mieć więcej niż jedno. W związku z tym na New Game Plus Plus powinniśmy być hardcore koksami, posiadającymi 3 drzewka magiczne do wyboru do koloru. Kozlo. Kozlo. Damn it. Ruszmy zatem w rejony, o których wam wczoraj opowiadałem, znaczy wczoraj opowiadałem wam w poprzednim filmiku, co też mogę wam pokazać, a raczej tak nie było to widziane. Potwory. Można backstabować, oczywiście podchodząc do nich odpowiednio cicho, mamy możliwość poczesania im żeber naszymi ostrzami, co daje nieporównywalny większy damage oczywiście, w związku z tym zawsze to na propsie. Potwory te, jak pamiętacie na samym początku, są potworami ślepymi, więc jest szansa, że uda nam się super skrzętnie obejść ich od tyłu. Oczywiście nie wszystkie potwory da się, na nie wszystkich znalazłem te czułe punkty, gdzie będzie możliwość wbicia im ostrza, więc trzeba się z tym pilnować. Pierwsze sety armoru doszły do naszej dyspozycji. Ekran postaci, o którego nie widzieliście wcześniej, do wyboru. Przypomina właściwie on trochę ten z Diablo 3. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy też nie. No i oczywiście mamy do wyboru tutaj szereg armorów, szereg broni, ale także rękawice. A, rękawica to jest ten gadżet, który być może uda mi się dzisiaj jeszcze wam pokazać. Oczywiście broń, potki, runy, które zdobywamy i które craftimy później. Za pomocą ich otwieramy także niektóre elementy i fragmenty otoczenia. Pierścienie, jakieś tam amulety, które chyba pełniły tylko funkcję ozdobnikową. They were very different in every possible way. 3 statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heartbeat, and only an unearthly force could tear it out. Wypadłem z wątku, o którym mówiłem przed chwilą. Wizualizacja armora jest oczywiście, w związku z tym, kiedy będziemy ubierać różne elementy ekwipunku, nasza postać będzie wyglądać trochę inaczej, ale w związku z tym, że zebrałem zbroję ciężką na razie. Zbroje, co ciekawe, są trochę inaczej rozmieszczane podczas rozgrywki innymi klasami, w związku z tym łotrzyk zdobędzie zbroję jakąś tam na samym początku, kiedy na przykład dla wojownika co innego będzie znajdowało się w tej skrzyni. A sama gra oferuje dosyć niestandardowe podejście do klas, ponieważ każda zbroja jest tak naprawdę dla każdej klasy, bylebyście tylko wyekspili odpowiednie atrybuty, żeby z tych zbrój można było korzystać. Gra najeżona jest także sekretami.
A place with walls and soldiers, mighty Antares. We will be on our way. Please prepare for a few dozen refugees. Yeah, Kostur, moja ulubiona broń. Broń dwuręczna, która jak widzicie robi dobry damage. Tak jak mówiłem, zanim mi przerwały audiologi, które zbieramy na przestrzeni przejścia w Lords of the Fallen, gra najeżona jest sekretami, nie wszystkie są widoczne na pierwszy rzut oka, czasami trzeba się postarać, tak jak i w tym przypadku, gdzie z szarżą trzeba rypnąć w ścianę. Szarża chyba nie była wytłumaczona w żadnym tutorialu, w związku z tym wybaczcie, ale zaspoiluję wam. Sprintując i wyciągając tarczę do góry, spowodujemy uszkodzenia Levolution! Nie wyszło mi. Jeszcze raz. Opa! Niestety okazuje się, że ten rejon, ja go wam nie polecam, trzeba troszkę z lepszym gearem zejść, więc jeżeli tylko zdobędziecie jakiś armor, warto sobie tutaj wrócić, ale warty wskazanie jest wam też taka pajęczyca, która troszkę sobie uprawia tutaj porodówkę, jak widzicie. To są dość skokrzone już tutaj mobki, w związku z tym warto zajrzeć sobie tutaj później, a można się wrócić w dowolnym momencie, tyle ile będziecie chcieli, do każdego levelu. Potwory co prawda się nie respią, respią się dopiero kiedy zmieniamy planszę, ponieważ no niestety są loadingi, nie są to płynne przejścia pomiędzy jakimiś odcinkami świata, zaraz to zresztą zobaczycie. I wtedy też, o Jezu, mobki, które żeśmy gdzieś tam utukli na mapce wcześniej, respawnują się. To jest akurat przydatne do grindu oczywiście, no ale też może się okazać dla kogoś mocno sprawą upierdliwą, że te potwory akurat te mocniejsze, zwłaszcza są takie starczą. To po prostu zakrawa to pomstwę do nieba. They wielded power beyond our understanding. They fought fiercely and they blindly followed the god. Anyone who tried to talk to them, reason with them, failed. The lords did not come for discussion. They came to serve their purpose. To lead the Rogar army against the humans. Tak jest. Będzie teraz loading, ja go zetnę. Jesteśmy już w dalszym fragmencie mapy, dalszego ponurego zamczyska. Przyznam się, że mam troszkę parcie takie, żeby wam pokazać w jak najbardziej skondensowanej formie jak najwięcej, w związku z tym spieszę się. Troszkę porozminie się to z eksploracją, jaka jest zaserwowana w Lords of the Fallen, ale wiedzcie też, że można zbaczać tutaj z kursu. Są także misje poboczne, które są dość hardkorowe do wykonania, ze względu na to, iż faktycznie nie ma żadnych podpowiedzi, jak je zrobić, w związku z tym jest tak dość klasycznie. Trzeba się nagłowić z tymi misjami, trzeba się w ogóle zorientować, że są czasami te misje, co zaraz zresztą być może zobaczycie, ale nie, bo tutaj jakiejś misji pobocznej nie było. Obrażenia zwiększymy oczywiście, lecimy dalej z koksem, więc ja pozwolę sobie odpuścić troszkę tej eksploracji tylko po to, żeby dojść do tego drugiego bossa i wam go zaraz zademonstrować. Po drodze jeszcze i tak zobaczycie fajnych widoczków. Okej. Troszkę tutaj towarzystwo nam się namnożyło, ale kostury są troszkę taką bronią OP. Troszkę mam na myśli, że dają radę festy długo, więc jeżeli dorwiecie swój pierwszy kostur, będziecie go dzierżli w rękach równo. Serdecznie też przepraszam za te dropy animacji, które się zdarzają, bo tutaj jak widzicie czasami jest taki dropek, ale to spowodowane jest bardziej nie samą grą, a tym, że faktycznie coś tutaj doczytuję sobie, gdzieś tam słyszę, że mieli. W związku z tym te mini frizy, które następują, są raczej efektem czegoś w moim kompie, ale nie wiem czego. Sama płynność raczej jest utrzymywana na odpowiednim, stałym poziomie. Dla tych, którzy nie widzieli odcinku pierwszego, powtarzam, że timingując odpowiednio ciosy, mamy możliwość uszycia takiego mini kombosa. Odpowiednie natężenie i uderzanie odpowiednimi ciosami owocuje tym, że czasami wychodzimy z jakąś kombinacją, która zadaje większy damage niż standardowe maszowanie jednego przycisku na pałę. W związku z tym warto się przypilnować i wymieniać cios mocniejszy z lżejszym, bo jak widzicie, no, owocuje to też no, takim, można by rzec, wręcz finisherem. Chodzia! Warto zwrócić uwagę na panoramę, która się rozpościera przed naszymi oczami. Na samym końcu, tam przy tej ostatniej wieży, nie wiem czy widzicie, jest łucznik i on jest widoczny, więc no fest, fajnie, że to widać. Tak samo tutaj na dziedzińcu czeka na nas jakiś mobek już. Zaraz będziemy się kroić tutaj z panami na moście. To wszystko, te mury są do zwiedzenia, o czym świadczy tutaj ścieżka, która jest na dole. Możemy tam zejść, ale myślę, że nie ma sensu, ponieważ no tak jak mówię, no chciałbym wam pokazać tego drugiego bossa, on jest ważniejszy, a eksplorację zostawię już wam, kiedy zdecydujecie się pochytać giereczkę. Miałem tu przesunąć dźwignię, chyba zapomniałem o tym.
Okej. To nadal jest łotrzyk. Łotrzyk się robi z tymi, z tą swoją prędkością i zwinnością, z tymi kosturami, z śmiertelnie śmiertelną maszyną. W związku z tym, no, baczajcie to, na co używacie, dobierajcie odpowiednio armor i swoją broń, ponieważ, no, warunkuje to o waszej mobilności. Tymczasem NPC. Help me, please! What happened to your hand? Spider venom. It burns like Adir himself touched it. Rip the wound and suck the poison out. Too late. It already spread. There's only one way to stop the venom. Separate the poisoned limb from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. You'll see the judges soon then. I can't. I won't. It's in your hands. No to ja myślę, że ciach. On your head be it. Strasznie się szybko dał się przekonać do tego, że odcięcie ręki będzie tym jedynym właściwym wyjściem. Okej. Okay. Przypomnę moje grzechy, sorry. Tak jest, w trakcie rozgrywki, tak jak mówiłem też już wcześniej, spotkamy szereg NPC-ów, gdzie będziemy mieli możliwość podjęcia decyzji takich jak ta teraz. Warunkuje to późniejsze rozwidlanie się teoretycznych ścieżek, ścieżek wątków głównych, więc te efekty naszych poczynań będą troszkę inne później. Owocuje to oczywiście w jakieś nagrody. Ja jakoś tak nie przywiązywałem wagi do tego jeszcze specjalnie, myślę, że to wyjdzie dopiero tak naprawdę przy podejmowaniu odmiennych tych wyborów, że będę widział tą różnicę. No zazwyczaj tak to bywa. No ale jest po to New Game Plus i New Game Plus Plus Plus. Można teraz sobie skoczyć na eksplorkę, można pójść sobie drzwiami prawo-lewo, można pozwiedzać te mury, można zwiedzić inne komnaty, ale myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, my pójdziemy sobie do przodu, zwiedzając mury z góry, aniżeli z dołu. Ale komnaty jak najbardziej wam mogę pokazać. Czają się tutaj już pająki, więc zaczyna się robić trochę hardkorowo. Oczywiście trujące. No kurczę, tutaj warto byłoby tak naprawdę poszperać, żeby wam pokazać jakiś inny armor, który jest przypisany do łotrzyka, ale tak naprawdę chyba ubierzemy jakikolwiek inny. O, mamy nawet! Gorąca krew i gorąca krew. Nazwy są czasami takie se. Okej, zmienimy kaptur. I gorąca krew, lekka zbroja. Bardzo proszę, wizualizacja armora na propsie. Jak widać, no każdy armor... Musiałem się doczytać. Każdy armor wygląda zupełnie inaczej, w związku z tym Harken wygląda na fest konkretnego koksa. Tak jak mówię, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście odpowiednio wylewelowali go do takiego poziomu, żeby to obciążenie mógł mieć właściwie więcej ubranego na sobie i turlać się i zadawać ciosy z taką samą prędkością. To jest akurat, warto zwracać wtedy uwagę na statystykę wagi, jak jest na zielono, oznacza to, że możecie móc tak naprawdę coś ostrzejszego włożyć, znaczy ostrzejszego, coś cięższego nałożyć. Póki jest zielone, będzie jeszcze taki gipki i wiotki, jak z tym lżejszym armorem. Zobaczymy, czy uda nam się ubrać na przykład... O, widzicie? Średnia zbroja kapłana jak najbardziej pasuje. No tak nam mówię, że ta nazwa... Nazwy czasami to są takie... To nie są nazwy. Czekajcie, skrótkę. Kapłan, średnia zbroja, nie, to jest nazwa jednak. Okej. <Okay. laughs> Więc zapomnijcie tutaj o pastorałach tatankach, raczej nie tędy droga. Okej. Okay. Lecimy do tego drugiego bossa, jak widzicie jestem całkiem gipki. Przyciskiem trójkąta na padzie można przełączać się oczywiście dzierżyć tarczę, dzierżyć tylko broń albo dzierżyć tarczę. Za chwilę dojdzie ten gadżet, o którym wam wspomniałem wcześniej, czyli będziemy mieli... O! Mogli napyrtalać ich z dystansu. O, potka, okej. Okay. Okej. Okay. Jest urodziwie. To trzeba przyznać Lords of the Fallen, że wyglądają dość konkretnie. Drażni mnie natomiast taki filtr, który jest zastosowany na zewnątrz, takie mleko się rozlewa jakby na ekran i znika po tym, jak wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia. Myślę, że to miało po prostu symulować warunki atmosferyczne i tą śnieżycę, a wygląda po prostu jakby się troszkę rozjechał suwak gamy, więc to wypada tak sobie. Wolałbym jednak mieć padający śnieżek bez tego mleka, niż właśnie taką różnicę ciepła barw, można by powiedzieć. Zaraz zresztą wam to zademonstruję, jak to wygląda. O, teraz na przykład jest tak bardziej ostro. A teraz tak ostro nie jest. Jest? Nie jest. Okej, otworzyłem sobie nową ścieżkę, ponieważ podobnie jak w Dark Soulsach otwieramy sobie poszczególne fragmenty tych leveli, można wtedy odkrywać skróty, można przemieszczać się wtedy szybciej. Jest gipko, jest elegancko, jest fest, fajnie. Okej. Okay.
Okej, dostaliśmy rękawice. W lewym dolnym rogu, oprócz już tarczy, mamy możliwość motania rękawicą, którą, jak widzicie, zajmuje mi lwią część ręki. Przypomina mi to trochę rękawice z Onimuszy 3 chyba, albo 2, albo nie, któreś tam. No i możemy oczywiście ściągać z dystansu teraz naszych przeciwników. Voila! Ha! No on akurat jest trochę bardziej przypakowany, w związku z tym jedna strzała nie dała rady. Ale zaraz tam pójdziemy. I naprostujemy to, co nie dało rady rękawicy. Backstabbing, ok. Na propsie. Pojawiły się na Geeksie, bo raczej pod filmikiem na YouTubie byliście dość wstydliwi i nie zadawaliście za wielu pytań. Zapytania między innymi o poziom trudności, jaki jest w Lords of the Fallen. Wyboru trudności jako takiego nie ma, natomiast wiedzcie, że warunkuje to tak naprawdę postać, którą sobie wybierzecie. Podczas gdy Cleric i Warrior zadają konkretny damage, tak tutaj, jeżeli chodzi o Łotrzyka, trzeba troszkę bardziej być zwinnym i taktycznie się naparzać. Więc musicie wziąć pod uwagę to, że faktycznie on ten damage bierze większy, to co mówiłem przy poprzednim filmiku. W związku z tym, no jest trochę trudniej. No i tak naprawdę to jest jedyny element warunkujący to, tą poziom trudności. Jeżeli pochytacie już grę, myślę, że też problemu jakiś nie będzie, więc jeżeli odbijecie się od Dark Soulsów, myślę, że od Lords of the Fallen się nie odbijecie. Są czasami momenty konkretnej spiny, ale faktem można się tego nauczyć, można to opanować i jest trochę łatwiej, wydaje mi się, niż w Dark Soulsach. Więc jeżeli ktoś się zastanawia się, kurde, to jest jak Dark Souls, Lords of the Fallen i tak dalej, to tak trochę nie do końca tak jest. Okej. Jedka pilnuje nam wrót do bossa, ja nie wiem, czy teraz mogę je otworzyć, czy da się? Okej, da się. Da się, w związku z tym Jedka ma dla... Jedko, właściwie jej obecność tutaj naznacza nam fakt, że będziemy naparzać się z bossem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że można teraz rzucić się w wir eksploracji, przynieść jej rzecz, której ona potrzebuje, a która nie występowała w tej linii dialogowej, ponieważ trzeba ją zaktywować drugi raz. I ta rzecz pozwoli nam zakończyć zadanie poboczne. Więc warto sobie skoczyć, bo to oczywiście dodatkowe punkty doświadczenia, które można przehandlować na lepsze atrybuty naszej postaci. Ale ja tego nie będę teraz robił, żeby nie przedłużać i nie psuć wam zabawy odkrywania i eksploracji. Rzucimy się na drugiego bossa, bo myślę, że po to przyszliście sprawdzić, czy drugi boss jest takim samym koksem jak boss pierwszy. Uzupełniłem sobie potki w naszym pięknym krysztale, mogę też dorzucić sobie punkt atrybutów, więc czemu nie? Dorzucimy oczywiście do zwinności, żeby mieć większe obrażenia, ale widzę, że teraz mi to nie podnosi, siła też nie podnosi. Niektóre itemy, które zbieramy, jak na przykład miecze, zwłaszcza na przykład ten po pierwszym bossie, który podniosłem go, prawda? Wymagają od nas jakichś, mają oczywiście wymagania odnośnie naszych statystyk, tutaj jest wymagana siła 15, w związku z tym, żeby gipko nim motać, trzeba mieć te 15 punktów siły, ja ich akurat nie mam, w związku z tym naprytalam tym kosturem, bo kostur jest zacny, zgrabny i fest powiewny, robi dobry damage. Okej, przejdźmy zatem do drugiego bossa. Okej. Mam nadzieję, że uda mi się, że ona się nie będzie tutaj pluła, że nie mogę tego zrobić. A nie, mogę tego zrobić? Okej. Dom, dom, dom. Plac sędziów. Okej. Watch out! There are some freaks on your side of the gate. Udało mi się przesmażyć mu kiełbaskę, nawet nie wiedziałem, że go zaszedłem od tyłu, ale niech będzie. Tutaj jak widzicie już pojawia się pierwszy delikwent z małą tarczą, więc trzeba czasami się z nim namotać. Okay. Kask to ma jak z Dead Space'a. Dobra, ciekawe czy teraz mój legendarny łotrzyk da radę bossowi za pierwszym razem, ale to było ciekawe. Okej, okej. Pełne skupienie, dlatego nic nie mówię, przepraszam was serdecznie.
Standardowo, jak widzicie, na samym górze znajduje się poziom zdrowia naszego bossa, który stoi przed nami. Posegmentowany na różne fale ataków, które będą miały miejsce, kiedy tylko go oklepiemy do odpowiedniego levelu. Tak właśnie sobie przypomniałem, że warto byłoby też wspomnieć, że ładowanie punktów wiary to nie tylko odblokowywanie zdolności nowych magicznych, ale także upgrade'owanie tej rękawicy, która, jak widzicie, czasami się przydaje, bo te pociski omijają tarczę. Jest to taki pro tip, można by rzec. Polecam serdecznie stosowanie, zwłaszcza dla kolesi, którzy z tarczami jak wylęgną, będziecie wiedzieli wtedy od razu, o których mówiłem. Całkiem nieźle na idzie. 5 podków, więc nie jest. Aaaa! Najgorzej. Okej, całą staminę mnie pyknął. Oj! 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 Oj, 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 oj. Okej, słońce mnie troszkę zasłania. Oj, oj, oj. Drinkuj, drinkuj. Dobrze jest. Dobra. Oj! No tak widzę, że ta druga faza mi troszkę kiepsko schodzi. Oj! Wy się dziwicie, czemu mu armor nie odpadł, no kto powiedział, że wszystkim bossom będą armory odpadać? O Jezu, w kolejnych fazach ataku! O kurczę! To oznacza, że teraz przyjdzie jakiś jego ziombel. Okej. Ah, ah, ah. Wo, 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 tarczę, tarczę. Oj. Oj. Uwaga. Połowa za nami, panie, połowa! Nie widzicie tego. Ups! Zepsuło się. Ups. Pamiętajcie, że spędziłem w tej grze masę czasu, to nie jest tak prosto hop siup. Tego bossa przeszedłem też kilkukrotnie, w związku z tym no trochę wiem, o co chodzi. Acz, no przyznać muszę, że jeżeli się opanujecie i obstawicie, no to tak jak mówiłem, no to nie jest gra pokroju Dark Souls, gdzie będziecie umierać i o Jezu, przed każdym bossem się chować, ale nawet jeżeli nie boss, tak rozwalają mnie w dalszym ciągu leszcze, które spotykam po drodze. To jest w ogóle paradoks taki. Bosik, idę, bosik, idę! A tu nagle wychodzi leszcz jakiś i mnie ma w dupie i łamie mi nogi, wyrywa mi serce i od nowa. I to jest taki paradoks Lords of the Fallen. Kurczaki fest! Oj! Kurde, z tej tarczy mi zawsze wyjeżdża. Dobrze, że to tylko staminę zabiera, więc mamy jeszcze szansę. Mamy jeszcze szansę! Oczywiście, że mamy szansę, mamy dużo podków. Nie jest tak najgorzej, troszkę to zajmuje. Okej. Oj! Oj! Oj, 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 i to jest tak, właśnie wpadłem. O, w ciąg nieprzemyślanych zdarzeń. Musimy teraz odsuwać, bo muszę potka. Dobra, potek, jest, potek. Zawsze mi to bawi w tych grach, jak największe koksy stają przede mną, a ja potki przed nimi piję. I to jest takie, what the fuck. To, o Jezus Maria, to nie tyczy tylko się oczywiście Lords of the Fallen, ale tych wszelkich Dark Soulsów, gdzie przy tych największych koksach walczymy jeden na jeden, wysoki stopień intymności zdarzenia i w ogóle fest. I nagle ja przed gębą umieram i potki piję. To jest... Zawsze to bawi. Kurczaki, staminy mi brakło! Jedziesz go! Yeah! Łotrzyk! Boss drugi! Pierwsze podejście! Ha! Samo żółwik!
Yeah! Coś tak prosto mi strasznie idzie, jakoś tak... Ha! I to byłoby tyle. Tyle mogę wam pokazać. Możemy, jeżeli będziecie mieli ochotę, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać lajkami, w sensie klikajcie tam łapkę w górę, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa, pod filmikiem na YouTube, żebym wiedział, że wam się podobało i że chcecie więcej. Piszcie, ja mogę wam jeszcze pokazać tylko te elementy eksploracyjne, które są tam na murach. Więcej, żeby brnąć w fabułę, no nie mogę wam pokazać. Do drugiego bossa jednakże mogę pokazać wam wszystko. Cycki, w ogóle wszystko. Wszystko. W związku z tym, jeżeli macie tylko ochotę pooglądać więcej Lords of the Fallen tuż przed premierą, dajcie znać, postaram się wam dostarczyć jeszcze jakiś kolejny materiał pokazujący meandry eksploracji tego muru, który jest przed nami chociażby, gdzie znajduje się trochę mobków do utrzaskania, trolujące pułapki i niebezpieczeństwa wszelkie inne, dzięki czemu wam być może grać będzie się łatwiej. Tymczasem dzięki serdeczne, to był Łotrzyk, w pierwszym podejściu drugi boss, całkiem nieźle muszę powiedzieć. Do zobaczenia następnym razem, do zobaczenia w kolejnych luźnych gadkach, być może Lords of the Fallen, być może o czymś innym, kto wie, kto wie. Dajcie znać, pamiętajcie, udostępniać filmik, klikać, że podobał wam się, dawać znać w komentarzach, zaczepiajcie mnie i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytanie, walcie śmiało, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. I do zobaczenia! Nitek! Luźne gadki! A, i jeszcze zapomniałem, stream twitch.tv/nitek69. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Nitek! Luźne gadki! Tuż przed premierą Lords of the Fallen! Adie! Ja mogę wam przegadać przed premierą! Fuck! 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 Nie! 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 Potek! Tak!